Dzień dobry, tutaj Leszek. Zaczynam powoli weekend, kończę zamówienia, które powinienem wysłać jeszcze dzisiaj, żeby dotarły do tych osób, którym zależało, żeby otrzymać jeszcze w weekend swoje paczki. To tak a propos mojego sklepu i a propos też tego, że czasami trzeba sobie odrobinę przystopować. Za mną cięższy tydzień pod względem natłoku różnych obowiązków i jest to też pokłosiem moich ostatnich wyjazdów. Czasami każdemu kumulują się różne obowiązki i każdy czasami ma prawo czuć się zmęczony nie tylko pracą, ale wszystkim, tak naprawdę wszystkim. I wiem, że każdy powinien mieć jakąś swoją ucieczkę. Wielokrotnie już o tym mówiłem przy okazji sportu, że właśnie dla niektórych to wyjście na rower, czy to pójście pobiegać, to jest swego rodzaju odejście od wszystkiego i wszystkich. To nie jest absolutnie moim zdaniem nic złego. Ja na to mówię od pewnego czasu medytacja. Bo tak jest. Medytacja to nie jest tak jak jest to opisywane w literaturze, zajęcie pozycji po turecku, z dala od wszystkiego, wszystkich w totalnej ciszy, próbując nie myśleć o niczym. Wcale to nie musi tak wyglądać. To może być to wyjście na rolki samemu, to może być rower, pływanie, cokolwiek lubicie robić, nawet wędkarstwo, czy pójście na grzyby. To jest to odbodźcowywanie się. I mówiąc o higienie życia, w moim przypadku wielokrotnie przekonuję was do tego, że warto to robić. I każdy, bez względu na to, czy macie rodzinę, czy też nie, czy jesteście w związku, czy jesteście też singlami, trzeba czasami zarezerwować ten margines dla samego siebie, żeby nie zwariować. I ja przez cały czas szukam tego swojego marginesu. Czasami jest tak, że nie udaje mi się właśnie nieco zboczyć z tej ścieżki różnych obowiązków, planów, czy też oczekiwań względem mnie samego, jak i również oczekiwań innych wobec mnie. Ale jak tylko nadarza się taka możliwość, to tak jak dzisiaj o 13:30 wychodzę z biura i zamykam je na 4 spusty i nie wracam tutaj do poniedziałku. Potem sobie przypominam, okej, jeszcze jutro wracam po 2 miesiącach przerwy do radia, a w niedzielę są zawody, więc dzisiaj to jest jedyna ta okazja, że po prostu wejdę do łóżka i nie będę nic robić. Będę przykładowo grać na konsoli, ale jeżeli nie będę miał ochoty, to będę oglądać filmy na YouTubie albo poczytam sobie coś. To jest właśnie ta ucieczka. To wcale nie zawsze też musi być sport, bo czasami możemy być fizycznie i psychicznie zmęczeni. I chcąc właśnie medytować, możemy się tym zmęczyć albo w ogółem być zmęczeni tym, że zbyt dużo trenujemy. Na tym też czasami się łapię, że czasami można nic nie robić. Jeden dzień można sobie odpuścić. Tak naprawdę chodzi o to, żeby w moim przypadku psychicznie się naładować przed zawodami, które mam w niedzielę, w nieporęcie, ponieważ mogą być one trudne. Właśnie z kilku różnych względów. Po pierwsze, ze względu na zmęczenie, a ono zawsze będzie w jakiś sposób odbijać się na rezultatach sportowych, nawet jeżeli to jest tylko i wyłącznie zmęczenie psychiczne. Mówię wam serio, bo to bardzo często się przenika. Zarówno zmęczenie fizyczne może wpływać na nasze samopoczucie psychiczne, jak i również samopoczucie psychiczne może wpływać na rezultaty sportowe, pomimo tego, że nasze ciało jest wypoczęte, ale głowa nie. I ja podobnie mam z chociażby wszelkimi obawami albo ze stresem przed zawodami, podczas do których wchodzę do zimnej wody. Jeżeli jestem zmęczony, to jestem bardziej narażony właśnie na to, że będę to przeżywać. A im bardziej jestem zrelaksowany, wypoczęty,
tym w rezultacie idzie mi zawsze dużo lepiej. Z tego względu też na wiele różnych startów przyjeżdżam na przykład dzień wcześniej, na miejscu śpię właśnie po to, żeby nie przyjeżdżać już zmęczonym, żeby mieć chwilę na ten reset. I to jest niezwykle ważne, ale też bardzo często pomijane. Z tego też względu ja uczę się odpoczywać, uczę się być egoistą, uczę się wychodzenia na ten margines, pomimo, że świat wokół nas ma wiele różnych oczekiwań. Mimo to trzeba powiedzieć czasem stop. Czasem trzeba wykazać się asertywnością, a czasem trzeba być po prostu leniem. Wiele osób ma ten problem, że nie potrafi stać bezczynnie w miejscu, ani przez chwilę. Ma to swoje oczywiście zalety z punktu widzenia chociażby zawodowego, czy z punktu widzenia rezultatów sportowych, ale tak nie da się w nieskończoność. Stąd też nagrywam ten dzisiejszy podcast, wsiadam w samochód, pokręcę sobie chwilkę przez 30 minut na Zwifcie, a następnie odpakuję chrupki orzechowe i będę właśnie tym egoistą. Będę koncentrować się przed tymi zawodami. I mam nadzieję, że troszkę mi to pomoże, bo kilka tygodni takiej gonitwy odkłada się, kumuluje w jakiś sposób i sprawia, że na wierzch wypływają różnego rodzaju problemy, od których mieliśmy przez ostatni czas nieco spokoju. Im bardziej jesteśmy zmęczeni, tym bardziej jesteśmy na przykład drażliwi. Im bardziej jesteśmy zmęczeni, tym bardziej stajemy się na przykład smutni albo nadwrażliwi na różnego rodzaju czynniki. To wszystko jest związane z tym, że organizm oraz nasz mózg mówi, że powinniśmy przystopować. Chwila dla siebie, resetu. Poproś swoje otoczenie, żeby dali ci spokój na chwilę. Kocham was, ale dajcie mi spokój. I każdy powinien mieć tę swoją ucieczkę. Każdy na to zasługuje. I każdy staje się nie do wytrzymania wtedy, kiedy jest zmęczony. Dla całego otoczenia, jak i również dla siebie. To prowadzi tak naprawdę do destrukcji. Stąd też tak pracoholizm, czy też perfekcjonizm jest niebezpieczny, ponieważ pretenduje nas do tego, żebyśmy byli wiecznie przemęczeni. Wiecznie niezadowoleni, wiecznie sfrustrowani tym, że nie wszystko jest idealnie. A żeby było idealnie, żebyśmy lepiej pracowali albo żebyśmy uzyskiwali lepsze czasy, lepsze rezultaty w sporcie, musimy pamiętać o tej regeneracji, choć to słowo zdaje sobie z tego sprawę, że jest często przereklamowane. I co z tego, że teoretycznie masz dzień regeneracji, skoro nie potrafisz odpoczywać? Jeżeli nie potrafisz zrobić czegoś dla siebie. To daję dzisiaj pod rozwagę w tym podcaście. Trzymajcie za mnie kciuki na najbliższych zawodach, żebym miał totalnie gdzieś to, że boję się wody, to, że jest ona zimna i to, że jest aktualnie 9 stopni temperatury powietrza, takie są prognozy. Ale z drugiej strony też staram się na razie nie myśleć o tym, jaka będzie pogoda. Prognozy bardzo często się zmieniają, tak samo jak i nastawienie nasze psychiczne do danego startu również może się w ciągu kilku chwil naprawdę odmienić w sposób bardzo pozytywny. Dziękuję, cześć!